Opole ma być atrakcyjne, Opole jest stolicą województwa i ma być zauważalne, doceniane, nie tylko w samym mieście. Stąd propozycja budowy aquaparku, ale to też oczywiście nasza miejska potrzeba. Brakuje nawet takiego brodzika, w którym w ciągu roku można przyjść z dziećmi się małymi pobawić. Brakuje też takich miejsc jak Solanki, Tężnie, które cieszą się dużą popularnością, czy jacuzzi. A to wszystko tu ma być, plus basen z ciepłą wodą przez cały sezon, szczególnie przez sezon zimowy. Będzie można wyjść na zewnątrz i siedzieć w 40-stopniowej wodzie pomimo padającego śniegu i szalejącego wiatru, tak obrazowo mówię, ale rzeczywiście w miejsce starego stadionu piłkarskiego, tak jak obiecywaliśmy, dzięki budowie nowego stadionu możliwe jest zbudowanie nowego aquaparku wielofunkcyjnego dla różnych pokoleń, i starszych, i młodszych. No i dzisiaj prezentowaliśmy pierwsze koncepcje tego, jak to ma wyglądać. Obiekt jest zlokalizowany, czy cały kompleks tej zabudowy zlokalizowany na terenie sąsiedniego stadionu piłkarskiego. Dzieli się w zasadzie na takie trzy podgrupy. Jedna to jest obiekt główny, który za chwilkę sobie szczegółowo omówimy. Przed obiektem obszerny parking zewnętrzny, odkryty, około 400 miejsc postojowych. Za budynkiem, czyli bliżej tych basenów, przy których jesteśmy, zespół basenów zewnętrznych. Z placu wejściowego poprzez hol wejściowy będziemy wchodzić do zespołu szatniowego. Zespół szatniowy jest duży basen rekreacyjny, też posiadający mnóstwo różnych atrakcji typu rzeki, typu groty, typu bicze, leżanki, ławeczki, gejzery, część do pływania. No i najważniejszy, największy element tego basenu to basen ze sztuczną falą. To jest 30-metrowy specjalny basen z plażą z tej strony, z leżaczkami, który właśnie symuluje plażę i właśnie falę taką naturalną, czyli od zera, od piasku wypłaszczamy się, przechodzimy w głąb i na tej długości następuje falowanie tego basenu. Oczywiście fala jest sztuczna, ale też atrakcyjna, wysokości 1 metra. Są 3 zjeżdżalnie zewnętrzne, na razie 4 wewnętrzne, w tym jedna rodzinna, 4-torowa, może 5. Planujemy tutaj dołożyć jeszcze na wniosek pana prezydenta kolejne 2 zjeżdżalnie, jedną taką z pionowym startem, czyli bardziej właśnie taką wzbudzającą więcej emocji, być może jeszcze taką przestrzenną typu szyszka lub cebula. Będziemy pracować nad tym, żeby całą koncepcję, te różne atrakcje przelać na papier, zrobić z tego dokumentację pełną techniczną. To jest kilkanaście miesięcy. W międzyczasie też zakończona będzie inwestycja Stadionu Opolskiego i to otwiera drogę do tego, żeby w tym miejscu powstawał ten obiekt docelowy. Ten projekt jest podzielony na 2 etapy. Pierwszym etapem jest realizacja aquaparku. Obie dokumentacje są teraz na oba etapy wykonywane. Więc docelowo w tej drugiej fazie ta błękitna fala byłaby przesunięta w kierunku aquaparku, tak żeby tworzyć jeden zwarty obiekt całoroczny.